Nigdy nie graj w tenisa jajkiem. Ups! Dobry serw, Olu. Wielkie dzięki. Punkt dla Filipa i Oli. Jest! Czy już pora na przekąskę? Nie, Bruno, jeszcze nie. O, dalej, Rosji! Teraz ty serwujesz! Zdobądź nam punkt! Dziubku, co ty tam robisz na górze? Porządkuję! Przyjdzie tu moja koleżanka Tasia, więc chcę, żeby moje gniazdo błyszczało. O! Tasia, Tasia, Tasia! Żołędzie! Co wy wyrabiacie? O! Bez dzióbkowej pracy nie ma kołaczy. Przepraszam. Tak! Hurra! Punkt dla Filipa i Oli. Hurra! Na pewno wygramy! Haha! Nie wygracie, bo wam na to nie pozwolę! Jeśli zdobędą teraz punkt, wygrywają. A wtedy zjem sobie babeczkę z jagodami. Dobra, tym razem naprawdę się postaram. Pospiesz się. Gdzie ona jest? Nie wiem. Gdzie jej zniknęła? Czy to znaczy, że pora na babeczki? No przyjdź już, Tasiu. Czekam na ciebie. Tasia, Tasia, Tasia. Nareszcie. Tasiu, Tasiu, czy to ty? Co to jest? Jajko! O, macie rację. Mam jajko w gnieździe. Ale co ja mam z nim zrobić? Trzeba znaleźć tę piłkę. Musimy skończyć grę, bo ja na pewno ją wygram. To znaczy, my na pewno ją wygramy. Nie ma jej tutaj. Ani tutaj. Ani tutaj. Te babeczki wyglądają smacznie. Chodźcie, szukajmy dalej. Może ja zostanę tutaj, w razie gdyby... No chodź, Bruno. Już idę. O, dzióbku, masz jajko, ale fajnie. Serio? Ale co ja mam z nim zrobić? Nie. Musisz je wysiadywać. Ale to strasznie niewygodne. Jak te samice to robią? Musisz siedzieć w gnieździe. Opieka nad jajkiem to bardzo ważne zadanie. Postaram się, żebyś miał wszystko, czego ci potrzeba. Na przykład co? Jedzenie, picie, co chcesz. Jajko, jajko! Galaretka! Lubię pączki! Wystarczy, żołędzie. Dzióbek potrzebuje spokoju. Idźcie powiedzieć innym, żeby przyszli nam pomóc. Nic z tego nie rozumiem. Jakby zapadła się pod ziemię. Może coś wymyślimy, kiedy zjemy babeczki. Dobra myśl, Bruno. Przyjdź, przyjdź, przyjdź! Co się stało? Dzióbek, jajko, jajeczko! Jajko? Dzióbek? Właśnie, właśnie! Chodźmy tam! Dzióbek potrzebuje naszej pomocy! Ale co z szukaniem piłki? I co z jedzeniem babeczek? Dobrze się czujesz, dzióbku? Jestem zmęczony i bardzo głodny. Niczym się nie martw, mały. Przyniesiemy ci wszystko, czego chcesz. Może masz ochotę na babeczkę?
Mniam. Tak, mam nadzieję, że jako się przełknę. I strasznie chce mi się pić. Przyniosę ci coś. Tutaj jest trochę niewygodnie. Pójdę po poduszki. I zabawki. Bardzo potrzebuję zabawek. Już się robi, Dzióbku. Chodźcie ze mną. Nie możemy zająć się szukaniem piłki? Później, Filipie. To jest bardzo ważne. To jest dopiero życie. Juhu, już jestem. Kwa, kwa. Dzióbku. Tasia, już jesteś. Wybacz spóźnienie. To co? Lecimy się bawić? O nie, nie mogę. Co znaczy nie mogę? Znalazłem dzisiaj jajko w gnieździe, więc muszę je wysiadywać. Serio? Tak. Dotrzymasz mi towarzystwa? Patrz, ile mam tu rzeczy. Ale impreza. O, no pewnie. A czy mogłabyś poprawić mi gniazdo? No jasne. Spędzi mnie pod skrzydłem. Wyżej. Niżej. Tak. Dziękuję. Najpierw chciał poduszki, teraz koc. Rosie, dokąd biegniesz? Dzióbek chce więcej jedzenia, a nie może zostawić jajka. Jajko, a co z naszym meczem? Wygrywałem! Musimy go skończyć! Nudzę się! Cały dzień nie ruszałem się z miejsca! No dokończmy naszą grę! Ale jak? Przecież nie mamy piłki! Użyjmy tego! No nie wiem... Ej, co z wami? Musimy dokończyć mecz! Poza tym, Dzióbek potrzebuje spokoju. Tak mówił Dębiak. Wydaje mi się, że masz rację. Chodźcie, idziemy. Zaczekajcie na mnie! Nie tak szybko, Dzióbku. Nie zapomniałeś o czymś? O czym? O jajku! Musisz je wysiadywać. O, ale ja to... Dobra, teraz wasza kolej. Jeszcze jeden punkt i wygrywam. I potem już na pewno zjemy babeczki? Na pewno. O, serwuj, Kicku! Dzióbku, idziesz gdzieś? O, tylko nie to. Widzę ją! O, Rety, leci prosto na Dębiaka! Hop, ty idziesz ze mną. Mam! Rosie! Co? To jest przecież nasza piłka. Co? Faktycznie! Jak tam moje jajko? Bardzo mi przykro, Dzióbku, ale chyba zaszło małe nieporozumienie. To wygląda jak jajko, ale wcale nie jest jajkiem. To nasza piłeczka do tenisa. Kamień spadł mi z serca. Cały ten czas wysiadywaliśmy piłkę. To było takie okropnie nudne. Biedne są te samice, naprawdę. Ale zmieńmy temat. Kto chce grać w tenisa? Cicek miał po prostu szczęście. Nie mogę uwierzyć, że jednak wygraliśmy. To dzięki moim wspaniałym serwom. Rosie, czy myślisz, że gdyby Dzióbek długo wysiadywał naszą piłkę,
to wyklułaby się z niej mała piłeczka? Raczej w to wątpię, Kicku. Zapomniała o Kicku. Rosie! Kicek! Przestraszyłeś mnie. Ups, przepraszam. Pobawmy się w coś, Rosie. A w co? O, już wiem. Schowaj się i zjedz. Schowaj się i zjedz? Jak w to się bawi? Łatwo. Ja chowam się z truskawkami, a ty musisz mnie znaleźć, zanim je wszystkie zjem. A może w coś innego? Nie, spodoba ci się. Zanim zaczniesz szukać, musisz policzyć wszystko w kuchni. I pamiętaj, znajdź mnie, zanim zjem wszystkie truskawki. Policzyć wszystko? Jeden banan, jedno, dwa jabłka, jedna, dwie, trzy szklanki, jeden, dwa, trzy, cztery buty. Co to? Wow, to było super szybko, Filip. Jeszcze za wolno. Próbuję pobić mój rekord. Jak chcesz, możesz mi pomóc. Jasne. Już idę. To nie jest dobra kryjówka. Już wiem. W lesie. Gotowa, Rosie? Gotowa do startu. Raz, dwa, trzy, start! Dawaj, Rosie! No, i jak mi poszło? Dobrze, ale musi być lepiej. Spróbujmy razem. Wtedy będziemy szybsi. A może tutaj? Albo tu? Nie. Nie, są za cienkie. O, gdzie ja mam się schować? Ale będzie frajda. Raz, dwa, trzy, start! Start? To było szybkie. Udało się! Pobiłeś swój rekord prędkości! Wszystko w porządku, Dzióbku? Podobał ci się wyścig? Chyba muszę się położyć. Gdzie ono jest? Gdzie ono jest? Co się stało, Bruno? Moje jabłuszko. Moje piękne jabłuszko, Tofi. Zniknęło. Nie martw się. Poszukamy razem. Tak, rozłożę moje piórka i się zdrzemnę. Przestań, tu łaskoczę. Co? Kto tam jest? Przestań! Co ty tu robisz? Chowam się. No ja cię szybko znalazłem. Prawda. Muszę znaleźć lepszą kryjówkę. Jesteś pewien, że nie zjadłeś jabłuszka? Tak, jestem. No, ale nie widać, żebyś je upuścił. A miałem taką ochotę je zjeść. Och, Bruno. Chyba...
Rozwiązałam zagadkę jabłuszka. Ups, dzięki, Rosie. Chcesz spróbować? Nie, dzięki. To może chcesz się przejechać na barana przez ogród? No pewnie. Aha, labirynt. Rosie mnie tu nigdy nie znajdzie. Ach, to jest super, Bruno. Nie. O, przepraszam, Olu. To twoje? Tak, używam ich do malowania. Może potrzebujesz pomocy? O, tak, dziękuję, Rosie. O, Rosie mnie pewnie nie może znaleźć. Chyba sobie odpocznę. Cześć! Jak się nazywasz? Chyba cię nazwę... Kręty Edek. Bawię się w schowaj się i zjedz. A ty mnie znalazłeś, więc możesz zjeść jedną z moich truskawek. Wow, jahoo! Dziękuję, Rosie. Wygląda ślicznie. Kickowi też się spodoba. Na pewno mu się spodoba. O nie, Kicek! Zupełnie o nim zapomniałam. Pewnie nadal się chowa i je truskawki, czekając, aż go znajdę. Kicek, już idę! O nie. Kręty Edek ze mną bawi się. Chodzi, skacze i przytula mnie. Teraz przyjaciela mam i nie muszę czekać sam. Fajnie, że nie muszę czekać sam. Jesteś głodny? Jedna dla ciebie, dwie dla mnie. O, tej nie mogę ci dać. Ostatnia musi zostać dla Rosie. Jest moją przyjaciółką. I zaraz tu będzie. Ale i tak ja wygrałem. Kicek. Listki truskawek? Kicek musi być gdzieś blisko. Jak mi przykro, że o tobie zapomniałam, Kicku. Ale wynagrodzę ci to. Okej, wszyscy. Teraz ja potrzebuję pomocy. Niech Kicek pozna, jak fajnie można się bawić w schowaj się i zjedz. Tak! Wstawaj! Dziubek? Ale ty nie jesteś Rosie. Rosie miała mnie pierwsza znaleźć. Znalazła, ale spałeś. Teraz ty musisz znaleźć ją. Co teraz? No dobra, to chodźmy. Ciekawe, dokąd prowadzą. Wskakuj, Kicek. Dokąd jedziemy? Zobaczysz. Jesteśmy. Co my tu robimy, Filip? Filip? Jak ja mam teraz znaleźć Rosie? Ciekawe. Mam cię! Wygrałeś! Świetnie, Kicek! Przepraszam, Kicku, że cię szybciej nie zaczęłam szukać. Byłam tak zajęta pomaganiem wszystkim, że aż zapomniałam o naszej grze. Pokaż mu jego nagrodę, Rosie. Tada! Zjadłem już strasznie dużo truskawek, Rosie. O! Ale na pewno inni chętnie spróbują. Przepraszam za dzisiaj, Kicku. Mam nadzieję, że się nie gniewasz. Czekałem bardzo, bardzo, bardzo długo. Wiem, ale przecież wymyśliłeś nową grę. Ja? Tak.
Schowaj się i śpi. Bardzo śmieszne, Rosie. Pobawimy się w nią jutro?